Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Gotuj z Leclerc. Dzisiaj przygotujemy sałatkę. Sałatkę nie byle jaką. Będzie to sałatka z gruszką, serem gorgonzola, boczkiem i pieczarkami. Zapraszam. Do przygotowania dzisiejszej sałatki potrzebujemy rukolę, sałatę lodową, pieczarki, ser gorgonzola, gruszki, boczek wędzony, orzechy pekan, ocet balsamiczny, musztardę Dijon, oliwę z oliwek i czosnek. Zaczynamy od uprażenia orzechów pekan, które w rękach lekko rozkruszamy. Na salaterce rozkładamy rukolę i sałatę lodową, którą rwiemy rękami. Uprażone orzechy przerzucamy do miseczki i odstawiamy na bok. I także na suchej patelni podsmażymy pokrojony w kostkę boczek i smażymy, aż wytopi się tłuszcz i boczek stanie się chrupiący. Przygotujcie sobie oczywiście talerzyk z ręcznikiem papierowym, aby odsączyć tłuszcz. W tym czasie możemy przygotować sos. Do słoiczka wrzucamy posiekany czosnek, dodajemy musztardę Dijon, wlewamy oliwę z oliwek i ocet balsamiczny. Doprawiamy oczywiście solą i pieprzem. Zakręcamy słoiczek, mieszamy, sprawdzamy oczywiście smak. Mój sos jest ok. I odstawiamy. Usmażony boczek przekładamy na ręcznik papierowy. Większość tłuszczu wylewamy i na pozostałym usmażymy pieczarki. Ładnie przyrumienione pieczarki doprawiamy na koniec pieprzem i solą. Dokładnie mieszamy. Jeszcze ciepłe z patelni. Nakładamy na sałaty i resztę składników. Usmażony boczek, taki chrupiący, jest fajny. Teraz proponuję ser, żeby jeszcze złapał trochę ciepła od pieczarek, żeby delikatnie się nam rozpuścił. Teraz czas na gruszkę. Orzechy pekan. I na koniec sos. Bardzo jestem dumna z mojej dzisiejszej sałatki, bo wiem, że smakuje doskonale, wyśmienicie. Także jeśli nie macie pomysłu na sałatkę, proszę bardzo, bierzcie i jedzcie, gotujcie ze mną. Do zobaczenia. Cześć!